Popatrzmy na ilustrację, która znajduje się na tablicy. Tutaj mamy wypisane dane dotyczące tej ilustracji. I wiemy, że odcinek AB ma taką samą długość jak odcinek AC. Zaznaczmy sobie tutaj ten odcinek AB. Tutaj to jest ten odcinek. I ten odcinek jest taki sam jak odcinek AC. To znaczy, że one mają taką samą długość i to jest tutaj napisane. Wiemy również, że kąt ABF, AB. F, czyli to jest kąt, który znajduje się tutaj, jest identyczny jak kąt ACE. ACE. Czyli te dwa kąty mają takie same miary. I teraz spróbujmy sobie y, znaleźć odpowiedź na następujące pytanie. Czy y, w takich warunkach, czy przy takich założeniach, odcinek BF ma taką samą długość jak odcinek CE? Damy tutaj sobie znak zapytania, bo to będziemy chcieli udowodnić i skorzystamy z dowodu, z dwukolumnowego dowodu, czyli tutaj po lewej stronie będziemy zapisywali nasze twierdzenie, 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 a tutaj będziemy zapisywali uzasadnienie, tego co twierdziliśmy. Uzasadnienie. Uzasadnienie. Dynienie. I już tutaj przy y, twierdzeniu możemy sobie zapisać y, to, co mieliśmy tutaj dane. Wiemy, że jako pierwszy punkt sobie zapiszemy tutaj o, że odcinek AB ma taką samą długość jak odcinek AC, a w jaki sposób to uzasadnić? No y, to po prostu było nam... Dane, podkreślimy sobie jeszcze tutaj uzasadnienie, to było tutaj dane w tych warunkach początkowych dotyczących tego zadania. To był nasz pierwszy punkt. Drugi punkt, idąc tym tropem, żeby wypisywać to, co mieliśmy dane, możemy zapisać, że kąt ABF, kąt ABF jest taki sam jak kąt ACE. I możemy również tutaj zapisać, że to było również nam dane. Co możemy sobie tutaj teraz zrobić? Co możemy teraz pokazać? Ja tutaj widzę e, dwa trójkąty. Pierwszy trójkąt to jest ABF, a drugi trójkąt to jest ACE. I e, teraz popatrzmy, jeśli ktoś tego tutaj nie widzi, to możemy sobie zaznaczyć ten trójkąt ABF. To jest pierwszy trójkąt O. To jest pierwszy trójkąt, wyszczególniłem, teraz chyba nikt nie ma wątpliwości. Teraz tutaj drugi trójkąt, to będzie jeden bok, to będzie drugi bok i można się domyślać, że tutaj to będzie trzeci bok. I teraz popatrzmy. Ja widzę, że te dwa trójkąty mają jeden wspólny kąt i ten kąt znajduje się... Tutaj. Po prostu to jest oczywiste. No widzimy ze sposobu, w jaki jest skonstruowana ta figura, że ten kąt jest tutaj identyczny. I ten kąt znajduje się w tych dwóch trójkątach, czyli możemy sobie zapisać, że kąt BAF BAF kąt BAF jest taki sam jak kąt CAE. Kąt C, A, E. I w jaki sposób możemy sobie to uzasadnić? Możemy zapisać, że to jest po prostu oczywiste. Po prostu to widać ze sposobu, w jaki sposób, to po prostu widać z tego, jak została skonstruowana tutaj ta figura. I teraz popatrzmy, co otrzymaliśmy. Wiemy tutaj, że BA, odcinek BA jest taki sam jak yy, odcinek AC, a to są odpowiednie boki w tych dwóch trójkątach, a kąty przy tych odpowiednich bokach są identyczne. Ten kąt jest taki sam jak ten kąt i te kąty występują tutaj przy tych odpowiednich bokach i tak samo ten kąt, więc możemy stwierdzić, że te dwa trójkąty są przystające na mocy cechy kąt bok kąt. Kąt bok kąt. Więc to będzie tutaj nasz czwarty punkt. Zapiszemy najpierw ten trójkąt niebieski, czyli trójkąt B, A, F. Ten trójkąt jest przystający do trójkąta i teraz tutaj musimy być ostrożni w zapisywaniu tego trójkąta. Popatrzmy, w tym trójkącie zaczęliśmy od wierzchołka przy białym kącie, w tym drugim trójkącie tym wierzchołkiem jest wierzchołek C. Później w tym trójkącie poszliśmy do wierzchołka A, który występuje przy tym podwójnym kącie i tak samo tutaj zrobimy, od C pójdziemy do A, czyli będziemy mieli C. I ostatnim wierzchołkiem w tym trójkącie BAF jest F, czyli to jest ten wierzchołek przy nieoznakowanym kącie. Tutaj będziemy mieli E. Te dwa trójkąty są przystające na mocy cechy kąt bok e, kąt. I z tej cechy mogliśmy tutaj skorzystać dzięki tutaj tym trzem punktom 1, 2 i 3. Co daje nam informacja, że te dwa trójkąty są przystające? To mówi nam, że odpowiednie boki tych dwóch trójkątów są identyczne. Czyli możemy sobie zapisać, że odcinek BF ma taką samą długość jak odcinek C, E. Dlaczego? Ponieważ to są odpowiednie boki trójkątów przystających. Odcinek BF, czyli to jest bok tego trójkąta i on leży naprzeciwko tutaj tego podwójnego kąta i on ma taką samą długość jak odpowiedni bok w tym drugim trójkącie, którym jest odcinek CE. Ten bok ma taką samą długość i on leży naprzeciw tutaj tego samego kąta, więc to są odpowiednie boki w trójkątach przystających. Odpowiednie odpowiednie boki oj to e tutaj coś się pokrzaczyło odpowiednie boki w trójkątach przystających i możemy sobie zapisać tutaj jeszcze czwóreczkę że chodzi nam dokładnie o te dwa trójkąty przystające Skoro znaleźliśmy już sobie odpowiedź tutaj na to pytanie, to postawmy sobie kolejne pytanie. I yy, brzmi ono następująco. Czy długość odcinka ED, oj nie zmienił mi się kolor, miałem czarny, nic nie było widać, czy długość odcinka ED... ED to jest tutaj ten odcinek. Czy długość tego odcinka jest taka sama jak długość odcinka DF? To jest nasze pytanie, więc postawimy znak zapytania i teraz będziemy poszukiwali odpowiedzi tutaj na to pytanie. Aby do tego dojść, popatrzmy gdzie to występuje. Odcinek ED jest bokiem pewnego trójkąta EDB. Tak samo yy, odcinek DF jest odcinkiem pewnego trójkąta DFC, więc możemy domyślać się, że będziemy chcieli korzystać z przystawania trójkątów. I aby pokazać, że te dwa trójkąty są przystające, zaczniemy od tego, że tutaj ten odcinek jest identycznej długości jak ten odcinek. Dlaczego? Ponieważ są to odpowiednie boki trójkątów przystających. Widzimy, że AE e to jest tutaj bok tego trójkąta i występuje on naprzeciw e, białego kąta. Tak samo e, bok AE występuje, e, to jest bok tutaj tego drugiego trójkąta i występuje ten bok również naprzeciw białego kąta, więc są to odpowiednie boki trójkątów przystających, więc możemy sobie to zapisać w punkcie szóstym, że e, Odcinek AE ma taką samą długość jak odcinek A F. I y, to jest ten sam wniosek, że to są odpowiednie boki w trójkątach przystających i to również dotyczy tutaj tych trójkątów, które zapisaliśmy w punkcie czwartym. I teraz możemy sobie zadać pytanie, jaki to ma związek, to co tutaj pokazaliśmy z tym, że te dwa trójkąty są przystające. Teraz popatrzmy. Może najpierw oddzielę sobie tutaj y, twierdzenia od uzasadnienia i ja teraz twierdzę, że długość odcinka BE, długość tego boku jest taka sama jak długość boku CF, jak długość tutaj tego odcinka, który jest tym bokiem. I teraz w jaki sposób możemy to pokazać? Zacznę najpierw od pokazania, w jaki sposób możemy uzyskać długość odcinka BE. E. Popatrzmy. E, zerknijmy na punkt pierwszy. Wiemy, że ten tutaj odcinek AB ma taką samą długość jak odcinek AC. To jest pierwsza bardzo ważna informacja. I teraz popatrzmy, w jaki sposób możemy od, otrzymać długość e, tego odcinka BE. Długość odcinka BE możemy uzyskać w wyniku odjęcia od długości odcinka AB, czyli od długości tutaj tego całego odcinka, czyli zapiszemy sobie AB, jeśli o długości tutaj AB odejmiemy długość odcinka AE. To jest bardzo logiczne, prawda? Jeśli tutaj od tego boku odetniemy ten fragment, tutaj, który zaznaczyliśmy sobie tym kolorem, to otrzymamy ten odcinek BE. A teraz popatrzmy. Wiemy, że AB to jest dokładnie to samo, co AC. AB to jest dokładnie to samo, co AC. I tutaj sobie dokładnie to zaznaczyliśmy przed chwilą, czyli długość tego odcinka AB możemy zamienić sobie na długość odcinka AC i teraz wiemy, że długość odcinka AE jest taka sama jak długość odcinka AF, więc AE również sobie zamienimy tutaj na AF i teraz popatrzmy, co otrzymujemy. Jeśli od długości odcinka AC odejmiemy długość odcinka AF, to otrzymamy nic innego jak długość odcinka CF, Czyli ten tutaj fragmencik CF. I popatrzmy, co uzyskaliśmy. Otrzymaliśmy, że y, długość odcinka BE jest taka sama jak długość odcinka CF. I jeszcze dodatkowo możemy sobie tutaj zapisać, że y, tutaj korzystaliśmy z jedynki, bo wiemy, że zamieniliśmy sobie AB na A. C, czyli tutaj korzystaliśmy z jedynki, a AE zamieniliśmy sobie na AF i tutaj korzystaliśmy z tego, co pokazaliśmy sobie w punkcie szóstym. I tak więc uzasadniliśmy teraz tutaj, że ten bok, o tutaj, ma taką samą długość jak ten bok. Możemy sobie to tutaj zaznaczyć, o jeszcze w taki sposób, że ten bok jest taki sam jak y, ten bok i chcemy pokazać, że te dwa trójkąty są tutaj przystające, więc czegoś tutaj nam jeszcze brakuje. I co możemy tutaj jeszcze zauważyć na... Tej ilustracji. Możemy zauważyć, że tutaj mamy dwa odcinki, które przecinają się w punkcie d, i w wyniku przecięcia tych dwóch odcinków powstają nam kąty wierzchołkowe. A co wiemy o tych kątach, że te kąty, które leżą naprzeciw siebie, mają takie same miary, stąd też ten kąt będzie identycznym kątem jak ten kąt. Więc zapiszemy sobie to w punkcie ósmym. Kąt EDB, EDB. E, D, B jest taki sam jak kąt F, D, C. Jak kąt F, D, C. I tutaj uzasadnienie. Kąty wierzchołkowe. Kąty wierzchołkowe. Wierzchołkowe są. Przystając, czyli są takie same. To są te kąty, które znajdują się naprzeciw siebie. I teraz popatrzmy, co otrzymaliśmy. Mamy kąt, kąt, bok. Tak samo tutaj mamy kąt, kąt, bok. Więc możemy już skorzystać z tej cechy kąt, kąt, bok, aby pokazać, że te dwa trójkąty są przystające. Znaczy, to jest nasz wniosek, że te dwa trójkąty są przystające. I zapiszemy sobie to tutaj w punkcie 9. I tak, trójkąt BED, BED, popatrzmy, trójkąt BED jest przystający do trójkąta, do trójkąta i teraz znowu musimy uważać na oznaczenia, zaczęliśmy od tego wierzchołka przy białym kącie, więc tutaj będziemy mieli C, później poszliśmy do tego wierzchołka, więc tutaj odpowiednim wierzchołkiem jest F i... Pozostaje nam tutaj wierzchołek D. D. I tutaj korzystaliśmy z tej cechy kąt, kąt bok. I co to nam daje, że te dwa trójkąty są przystające? Przystawanie tych dwóch trójkątów oznacza, że te dwa trójkąty są identyczne, to znaczy, że odpowiednie boki w tych dwóch trójkątach będą również identyczne. I teraz co chcieliśmy, chcieliśmy udowodnić? Chcieliśmy pokazać, że ED jest, y, ma taką samą długość jak DF, a widzimy, że to są odpowiednie boki w trójkątach przystających, bo te dwa y, boki występują naprzeciw tutaj tych samych kątów, które są za, zaznaczone na biało, więc to są odpowiednie boki, a odpowiednie boki w trójkątach przystających są identyczne, czyli tutaj ten y, bok jest taki sam jak ten bok. Te dwa boki mają takie same długości, więc możemy sobie napisać, że długość tego odcinka, tego boku ED jest taka sama jak długość odcinka, jak długość boku DF. I możemy sobie to e, uzasadnić w taki sposób, że skoro tutaj mieliśmy w dziewiątce, że te dwa trójkąty są e, przystające, to z tego możemy wywnioskować, że odpowiednie boki są przystające. I tutaj sobie to zapiszemy odpowiednie, odpowiednie to są odpowiednie boki w trójkątach przystających, czyli te dwa boki są również przystające, czyli mają taką samą długość i znaleźliśmy tutaj odpowiedź na e, drugie pytanie, że te dwa boki mają taką samą długość.